Szanowni Państwo, chcieliśmy przedstawić nasze stanowisko w sprawie wczorajszych zajść, które miały miejsce przy ulicy Mickiewicza w Warszawie, wtedy kiedy pokojowo zgromadzeni ludzie postanowili zaprotestować przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy antyaborcyjnej. Szanowni Państwo, byłem wczoraj na miejscu razem z posłankami Koalicji Obywatelskiej, z posłankami Lewicy. Staraliśmy się obserwować, monitorować te wydarzenia, mając również doświadczenie tego, że policja wtedy, kiedy jest polityczne przyzwolenie, potrafi nadużywać swoich uprawnień. Szanowni Państwo, muszę niestety potwierdzić, że wczoraj znowu tak się stało. Mieliśmy do czynienia z nieproporcjonalnością, ale również brutalnością. Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że wśród tych kilku tysięcy osób, które zgromadziły się, które przeszły wcześniej z Nowogrodzkiej, ale również bezpośrednio dotarły na miejsce w różnych formach, były przede wszystkim kobiety, ale byli także przede wszystkim młodzi ludzie. I dla wielu z nich było to pierwsze doświadczenie i pierwsze spotkanie z policją. Zostali potraktowani gazem łzawiącym, mimo tego, że według mnie nie było ku temu żadnych przesłanek. Według moich informacji również na miejscu było kilkuset policjantów. Ta skala zabezpieczenia miejsca odpoczynku byłego premiera jest porażająca. W sytuacji takiej, kiedy mamy pandemię i polscy policjanci powinni pomagać szpitalom, ratownictwu medycznemu, diagnostom laboratoryjnym, zabezpieczać te miejsca, gdzie ratuje się życie i zdrowie, a nie zabezpieczać spokojny sen prezesa. Szanowni Państwo, to sprawa bulwersuje, ponieważ mieliśmy do czynienia z pokazem siły władzy. Była przemoc, było użycie siły fizycznej, było użycie gazu. Dobrze, że nie zostały użyte pałki oraz broń gładkolufowa, która była widziana przez jednego z reporterów. Szanowni Państwo, to nie jest sytuacja normalna. Apelujemy do wiceprezesa PiS, do wicepremiera. Ta sytuacja bulwersuje. Tej policji i tej siły nie użyto wtedy, kiedy protestujący byli pod Trybunałem Konstytucyjnym. Jej nie użyto również wtedy, kiedy byli przy siedzibie PiS na Nowogrodzkiej. Użyto ją wtedy, kiedy komuś przeszkadzała polska młodzież, polskie kobiety, które mają prawa upominać się o własne prawa. To były matki, to były żony i były tam we własnej sprawie, ale również by bronić praw swoich córek. Szanowni Państwo, po tym, co wczoraj zrobił pseudo-Trybunał Konstytucyjny, jesteśmy naprawdę wściekli. I wczoraj byliśmy świadkami takiej bezsensownej brutalności policji, ale też wiemy, że ta brutalność policji wynikała po prostu z oczekiwań obecnej władzy. Ludzie w Polsce czują ogromną wściekłość po wydaniu tego wczorajszego nakazu rodzenia śmiertelnie chorych dzieci. To jest po prostu bestialstwo. I to jest oczywiste, że narzucanie z góry takich barbarzyńskich rozwiązań, takich barbarzyńskich przepisów po prostu doprowadzi do bardzo mocnych protestów społecznych. I w dodatku trzeba zwrócić uwagę, że ten nakaz rodzenia śmiertelnie chorych dzieci został narzucony przez Trybunał pozbawiony całkowicie autorytetu. Nakaz rodzenia śmiertelnie chorych dzieci to właściwie nie jest decyzja jakiegoś tam Trybunału Konstytucyjnego, tylko to jest decyzja Jarosława Kaczyńskiego. To jest tchórzliwa decyzja podjęta w samym środku epidemii i chowanie się za tą sukienką pani Przyłębskiej nic a nic Kaczyńskiemu nie pomoże. To on jest za tą decyzję odpowiedzialny. To jest spełnienie dokładnie jego planów, o których on mówił wielokrotnie w różnych wywiadach. To jest podeptanie elementarnych praw człowieka, nie tylko nas kobiet, ale to jest podeptanie elementarnych praw wszystkich obywateli. PiS, tak jak Łukaszenko na Białorusi, każe bić bezbronne kobiety, używać wobec nich gazu łzawiącego i tak jak my, tak jak Białorusini, my będziemy w dalszym ciągu protestować. Te protesty wczorajsze to nie jest koniec, to jest dopiero początek. Będziemy protestować zdecydowanie.
Ale trzeba to podkreślić bardzo mocno, będziemy protestować pokojowo, bo to muszą być pokojowe demonstracje, bo tylko takie pokażą, jak ogromna większość sprzeciwia się torturowaniu kobiet zafundowanego przez Kaczyńskiego. Kaczyński będzie chciał przedstawić protestujących jako taką garstkę radykałów, jako osoby agresywne, jako osoby może najlepiej jeszcze skłócone między sobą. Nie wpadnijmy w tę pułapkę. Trzeba naprawdę być wyjątkowym tchórzem, żeby pod osłoną epidemii, rękoma jakichś tam nominatów z Trybunału Konstytucyjnego wprowadzać tego typu bestialskie przepisy. Wicepremier do spraw bezpieki, czyli pan w rządzie, czyli pan Jarosław Kaczyński, prowadzi ten kraj naprawdę na najbardziej niebezpieczne tory. Szanowni Państwo, ta sprawa oburza. Również oburza, ponieważ w polskiej tradycji nie bije się kobiet. Człowiek, który był odpowiedzialny za tą akcję, siedział sobie spokojnie w domu. Przeszkadzał mu hałas, przeszkadzały mu odgłosy, które napływały z wielu stron Żoliborza. Bo ludzie instynktowni, szanowni państwo, wiedzieli, kto jest odpowiedzialny za tą haniebną decyzję Trybunału. I chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz jako parlamentarzysta. To, co się wczoraj stało, to jest próba zawłaszczenia kompetencji polskiego parlamentu, Sejmu i Senatu. To jest próba zastąpienia ustawodawcy osobami, które zostały włączone w pracę Trybunału Konstytucyjnego, wśród których są oczywiście sędziowie dublerzy, sędziowie przebierańcy. Ale ten wyrok jest bardzo niepokojący i on powinien uzmysłowić nam wszystkim, że ta władza nie cofnie się przed niczym. Że wtedy, kiedy umierają tysiące Polek i Polaków, nie ma dla nich miejsca w szpitalu, nie ma dla nich miejsca w karetce, często są odwożeni do domu i tam umierają, ktoś potrafi takie drakońskie prawo w taki drakoński sposób przedstawiać i wdrażać. Szanowni Państwo, wczoraj obywatele, a szczególnie kobiety, spotkały się z władzą. Użyto wobec nich gazu. Dla wielu z tych młodych ludzi to było pierwsze spotkanie z policją. Otrzymywali mandaty za udział w nielegalnym zgromadzeniu. Były również pisane wnioski do sanepidu. Polki i Polacy mają prawo do protestu. Polki i Polacy boją się o własne życie, ale również mają swoją godność. I nikt tej godności, tego prawa do wolnych zgromadzeń, spontanicznych, obywatelskich, instynktownych często, bo wiedzą, gdzie mieszka i gdzie funkcjonuje osoba odpowiedzialna za ich przyszłe tortury. Będziemy razem z nimi i apelujemy również do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby udzielać wsparcia obywatelkom i obywatelom, którzy w sposób pokojowy manifestują i bronią swoich praw. Dziękuję bardzo.